Cześć, siemanko, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy do najładniejszego miasteczka w całej Austrii, a dokładniej mówiąc jedziemy do miejscowości Hallstatt. Mamy tam zarezerwowany pokój na jedną noc, z tego względu, że mamy do przejechania ponad 600 km w jedną stronę, no i jest to zdecydowanie za daleko, żeby jechać tam na jeden dzień. Jak wygląda Hallstatt i co warto zobaczyć na miejscu, dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już na miejscu i pierwszą informację, jaką chciałbym Wam przekazać, to jeżeli będziecie się wybierać do Hallstatt samochodem, będziecie musieli auto zostawić na obrzeżach miasta, bądź ewentualnie na parkingu, który znajduje się zaraz właśnie przed wjazdem do centrum. Nie ma możliwości, żeby wjechać prywatnym samochodem do centrum Hallstatt. My zostawiliśmy auto na parkingu P1. Lokalizację miejsca parkingowego macie przypiętą w opisie tego filmu. I jeszcze jedna taka informacja, jeżeli macie wynajęty hotel w centrum Hallstatt, to możecie dogadać się z parkingowym i oni Wam zorganizują przejazd z parkingu do hotelu i w dniu wymeldowania z hotelu z powrotem na parking. Można z tego skorzystać, jeżeli ktoś zostaje na dłużej i ma więcej bagaży, tak? No my z tego nie korzystamy, z tego względu, że jesteśmy tutaj tylko na jedną noc. Mamy mało bagaży, to jest raz, a druga sprawa to jest to, że po prostu wolę się przejść na nogach i zobaczyć, jak wygląda to piękne miasteczko od samego początku. Miejscowość Hallstatt znajduje się w Alpach Salzburskich w kraju związkowym Górnej Austrii. Powierzchnia tego małego miasteczka wynosi zaledwie 60 km kwadratowych. Na których to do 2015 roku liczba ludności wynosiła 800 osób. Natomiast miejscowość ta jest na tyle popularna, że rocznie miejsce to odwiedza 1 milion osób. Hallstatt znane jest także z tego, że znajduje się tutaj najstarsza kopalnia soli na świecie. Sól była wydobywana tutaj już 7000 lat temu i to właśnie sól przez większość czasu istnienia miasteczka była głównym źródłem dla utrzymania jego mieszkańców. Dzisiaj oczywiście soli tutaj się już nie wydobywa. Kopalnia została przerobiona na muzeum, a mieszkańcy tego pięknego miasteczka w głównej mierze utrzymują się dzisiaj z turystyki. W 2012 roku w prowincji Guangdong w Chinach odbyła się inauguracja kopii miejscowości Hallstatt. Chińczykom miejscowość ta spodobała się na tyle, że postanowili odwzorować i wybudować sobie Hallstatt u siebie w Chinach, nie pytając Austriaków kompletnie o zdanie w kwestii skopiowania ich gminy. Co swoją drogą podobno wywołało spory skandal wśród Austriaków. Budowa w Chinach trwała rok czasu, a budżet, jaki Chińczycy przeznaczyli na ten projekt, wyniósł 940 milionów dolarów. Dotarliśmy właśnie do rynku miejskiego, no i można by powiedzieć, że jest to takie centrum Hallstatt. Jak możecie zauważyć, rynek jest naprawdę bardzo mały. Dookoła znajdują się same kolorowe budynki z kawiarniami, a na środku znajduje się kolumna Trójcy Przynajświętszej, która została wybudowana w 1743 roku. Thank you.
Słuchajcie, muszę wam coś pokazać. Niektórzy uważają, że jest to najbardziej fascynująca atrakcja w całym Hallstatt, o ile w ogóle takie miejsca można nazywać atrakcjami. Ale o co dokładnie chodzi? O kaplicę świętego Michała. Ze względu na to, że cmentarz w Hallstatt jest po prostu bardzo mały i ilość miejsc jest tutaj zdecydowanie ograniczona, szkielety były wykopywane. W następnej kolejności czaszki oraz kości były przenoszone do kaplicy, gdzie czaszki były zdobione symbolami oraz datą śmierci zmarłego. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca pochówku, to były one przygotowywane dla kolejnych zmarłych. Ostatnia czaszka została umieszczona w kaplicy w 1995 roku. W całej kaplicy znajduje się 1200 czaszek. Elo, elo, 520, coś wam pokażę. Trochę muszę przyciemnić obraz. Tutaj jest nasz hotel, ten czerwony budynek. A tutaj jest centrum miasta. Jutro wam pokażę hotel, jak wygląda, z tego względu, że dzisiaj po prostu już nie zdążyłem tego nakręcić. To znaczy wy i tak to zobaczycie za chwileczkę. Ale my żeśmy dzisiaj przyjechali o 12:00. Także zrzuciliśmy tylko balast do pokoju i od razu żeśmy się zebrali, wyszliśmy na miasto. I teraz zrobiliśmy w sumie to samo. Podeszliśmy tylko na chwilę podładować baterie. No i dalej idziemy na jakąś kolację. I trochę jeszcze sobie tutaj pospacerować, nie? Jeszcze jakieś przebitki ponakręcam tutaj dla was. Jutro pokażę wam pokój, tak jak wam mówię. Powiem wam, jakie są ceny, ile my żeśmy zapłacili, co w tym hotelu jest. No i pokażę wam jutro fajną miejscówkę, wjeżdżamy na punkt widokowy, który znajduje się no na górze, tutaj stąd tego nie widać. Nie, ja to widzę stąd teraz, ale wam nie pokażę, bo nie mam takiego zooma w kamerze. W każdym bądź razie jutro wam pokażę kolejkę na punkt widokowy na górę. No i tam jeszcze troszeczkę sobie pospacerujemy i powiem wam jeszcze kilka ciekawych rzeczy. No, także widzimy się jutro, czyli w sumie już za chwilę. Dzień dobry, witam w dniu drugim. Zgodnie z zapowiedzią pokażę wam, jak wygląda pokój w hotelu, który wynajęliśmy sobie. Nie mam tutaj co za dużo pokazywać tak naprawdę, bo pokój jest naprawdę bardzo mały. A więc tak, te białe drzwi to jest wejście do pokoju, te brązowe drzwi to jest łazienka z aplikacją. Z tej strony jest szafa, fotel. Odwrócę się. Tu jest łóżko dla dwóch osób. Tam siedzi Bum. Siemanko, Bum. Hi, siemanko. Siemanko. Ale najładniejsza rzecz w całym pokoju, jaka jest, to widok z balkonu. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tylko, że słońce teraz wyszło i może być duży przepał. Będę musiał mocno przymknąć przysłonę. Słońce teraz wyszło, także jest dość jasno. No widok jest przepiękny. No i w cenie tego pokoju macie wliczony transport z parkingu do hotelu, tak jak już wam wcześniej wspominałem, oraz z hotelu do parkingu. Jest wliczone śniadanie, jest internet. Troszeczkę słaby, troszeczkę go zrywa, może ze względu na to, że po prostu jest dużo osób w hotelu i być może to jest przyczyną. No i ile my żeśmy za to zapłacili? Cena dla dwóch osób za jedną noc w tym hotelu kosztuje 160 euro. Nie jest tanio, fakt, ale powiem wam, że jest to najtańszy hotel w samym centrum Hallstatt, jaki udało mi się znaleźć na Bookingu. Wszystkie inne hotele zaczynały się od 200-240 euro i w górę za jedną noc, także no, ceny są kosmiczne, naprawdę. Cena w porównaniu do innych hoteli to 160 euro. Wydaje mi się, że jest taka optymalna, że można jeszcze to zapłacić w porównaniu do innych hoteli. No i oczywiście lokalizację hotelu macie przypiętą w opisie tego filmu. Do Hallstatt będziecie mogli tak samo dostać się w bardzo łatwy sposób pociągiem z takich miast jak na przykład Salzburg czy Wiedeń. Po drugiej stronie jeziora znajduje się dworzec kolejowy, a stamtąd możecie bezpośrednio przepłynąć sobie już do miasteczka Promen.
Jesteśmy już właśnie pod kolejką. Czekamy w kolejce na bilety i powiem wam, jest godzina 9 rano i bardzo dużo ludzi już się tutaj schodzi. Także wydaje mi się, że o godzinie 11-12 będzie tutaj bardzo duża kolejka. Pokażę wam, jakie są w ogóle ceny biletów i za chwilę wam powiem, ile my żeśmy zapłacili za dwie osoby, ponieważ wjeżdżamy tylko na górę. Jeżeli będzie możliwość, żeby sobie zejść na dół, no to tak zrobimy, nie? A jeżeli nie będzie takiej możliwości, no to kupimy bilet na górze z powrotem. €22 zapłaciliśmy za bilet dla dwóch osób, za wjazd tylko na górę. Z powrotem zejdziemy sobie na nogach. Jak będziecie grupowo tutaj przyjeżdżać, no to możecie sobie zobaczyć na tej tablicy, którą wam pokazywałem przed chwilą, ile kosztują bilety, ponieważ można tutaj wykupić od razu bilet tak samo z wycieczką do kopalni. No my do kopalni nie idziemy, tylko wjeżdżamy na górę zobaczyć w sumie tylko ten punkt widokowy, także widzimy się zaraz na górze, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jesteśmy właśnie pod muzeum tej najstarszej kopalni soli na świecie, o której wam wspominałem wcześniej. No ale nie wchodzimy do środka. Byłem tylko się zapytać, jakie są ceny biletów. No i cena dla jednej osoby to 25 euro. No my tam nie wchodzimy z tego względu, że nie jesteśmy po prostu jakimiś fanami górnictwa i nie wydaje mi się, że coś mogłoby tam mnie zainteresować. Ale jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak wygląda wnętrze, to możecie sobie wejść na kanał Podróże Wojownika i tam Piotrek Pająk w jednym ze swoich odcinków właśnie pokazuje, jak wygląda wnętrze tej kopalni. No i tak sobie przemierzamy to pięknie malownicze Hallstatt. Podsumowując jeszcze na koniec w kilku słowach ten wyjazd, muszę wam się przyznać, że Hallstatt zrobiło na nas ogromne wrażenie. Jest to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie miałem okazję zobaczyć w życiu. Hallstatt jest idealną weekendową destynacją, na której na pewno się nie zawiedziesz. Obiecuję. Jeśli będziesz mieć kiedyś możliwość odwiedzić to miejsce, to po prostu zrób to. Tymczasem ja się z wami na dziś już żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Zostaw proszę na koniec subskrypcję na kanale. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam.